Dzień dobry moi mili, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj dla Was mam propozycję francuską, bardzo chodliwą, ponieważ jest to samochód popularny na naszym rynku i przede wszystkim silnikiem 2 litry HDI, a tych na rynek niestety wypuścili bardzo mało, nie wiem czemu, tutaj najczęściej występuje 1.6 HDI, no które przy takim dość dużym aucie, przede wszystkim 7-osobowym, zapakowanym na wakacje, radzi sobie tylko można powiedzieć, że jako tak. A ta 2-litrówka jest bardzo żwawa, bo mamy około 163 koni mechanicznych. No i co jeszcze czyni, że ten samochód jest taki popularny? Przede wszystkim to, że jest dobrze wyposażony i że jest dużo lepiej wypozycjonowany cenowo niż na przykład Volkswagen Charan. No trzeba przyznać Charanowi, że jest większy, ale no, różnica w cenie za ten sam rocznik potrafi być około 10-15 tysięcy. Cóż jeszcze o nim wspomnieć trzeba, że na pewno zadowoli to wielu klientów. Jest to popularny i wygodny automat. Teraz coraz więcej osób stawia na automaty, zwłaszcza, że tutaj mamy bardzo rozsądny, hydrauliczny automat, który nie zużywa się tak jak inne nowoczesne rozwiązania. Przebieg samochodu to 173 tysiące z groszem. Jeszcze warto dodać, że jest auto od pierwszego właściciela, od nowości z 2012 roku. No i zmierzyłem go tu miernikiem lakieru, jest bezwypadkowy. Nie ma z nim tam jakichś żadnych problemów. Jedynie co, to tylnia klapa ma około 200-250 mikronów. Wersja wyposażenia to wydaje mi się, że premium. Tak dokładnie nie wiem, jak oni tam je depozycjonowali, ale na pewno musicie spojrzeć, że ma bardzo dobre wyposażenie nawet na zewnątrz. Są to Big Xenony. Teraz Wam pokażę jeszcze dach, tutaj panoramę wraz z czujnikami deszczu, zmierzchu. No i oczywiście są też alufelgi i parę takich bajerów jak przyciemniane szyby. Jeszcze oponki są ładne, bo to jest 2021 rok opon, czyli dość świeże, nie są zjechane. Myślę, że tutaj nawet je tam w miarę dobrze widać. Czy z wyposażenia opowiedziałem Wam zewnętrznego wszystko. No co, nie wiem czy każde 508 znaczy 5008 ma te chromy, ale ten ma. Pokażemy jeszcze bagażnik, bo wiele osób o to pyta. Proszę bardzo, bagażniczek sobie wygląda tak. Tutaj pod tymi nakładkami macie 7 fotele, bo o tym niestety nie powiedziałem, ale już wiecie, bo też dużo się trafia 5-osobowych, a jak już ktoś kupuje vana, no to chce przeważnie 7-osobówkę. Tam z tyłu nawet jeszcze nie odpakowana roletka. No i oryginalny trójkąt. Teraz sobie zobaczycie, jak fajnie wygląda panorama i fajnie rozświetla ten wnętrze tego pojazdu. Bagażnik czysty, ładny. Proszę, nagrywamy książkę. Książka nie jest zbyt obfita. Tutaj macie jakiś wpis przy 90, ale jeszcze pod maską macie tą wymianę na 200 tysięcy i coś jeszcze, jakaś karteczka tam jest, która już jest nieczytelna, więc myślę, że ktoś ten serwisował ten pojazd, bo jest dobrze utrzymany i przyjemnie. Spójrzcie, bo tutaj macie taki nietypowy schowek, dużo osób nawet nie wie, że takie coś istnieje, specjalnie przeznaczony właśnie na te książki serwisowe albo na jakieś dokumenty. Dobra, lecimy ze wnętrzem, bo tutaj się bardzo dzieje w tym pojeździe, dużo, i zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. Zapomniałem powiedzieć, że są składane lusterka. Proszę bardzo, ładnie proszę się zgięły. Proszę podążać za strzałką na ekranie. O, tutaj nawigacja mi się wymądrza. To już wiecie, że jest nawigacja. Ale to sobie rozłóżmy i przejdźmy dalej. Boczek prezentuje się tak. Kieszenie bardzo duże. 4 elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Tutaj macie przestawianie do komputera. Niezły bajer. Wolałbym to, żeby było troszeczkę wyżej. Ale Peugeot sobie tak to wymyślił. Tak to już jest. Możecie sobie sprawdzić jego spalanie. Jest bardzo niskie, tylko 6,8. Widzi też przebieg, nie ma żadnych błędów. No i przy okazji też warto stwierdzić, że zostało tutaj pół ponad baku paliwa. Kierownica fajna, ściętym dołem. Modna w tych późniejszych Peugeotach. No ale jak to Peugeot, nie wiem czemu. To była niby taka skóra, ale jeszcze czymś malowana. I czasami ta farba po prostu po czasie delikatnie odstaje. Ale kierownica, powiem Wam, jak na takiego Peugeota jest bardzo ładna, bo potrafią być po prostu w tragicznym stanie. Dalej, z ciekawszych bajerów, head-up display. Tu nam widzicie, pokazuje nie temperaturę, tylko prędkość.
No i też można sobie ustawić takie ostrzeganie przed nadjeżdżającym pojazdem. Gdy zbliżamy się na jakąś autostradzie za blisko, to nam zapika. No i oczywiście mamy jeszcze kolorowy wyświetlacz, nawigację. Też fajna sprawa, bo rzadko te samochody to mają. Tutaj, jak to niektórzy youtuberzy lubią, nie ma ani jednej zaślepki, więc każdy się ucieszy, że mamy najbogatszą wersję. Klima, automat, dwustrefowa, proszę bardzo. Radio rozbudowane chyba z Bluetooth, odbieraniem telefonów i tutaj ma napisane, że HDD, czyli możliwe, że ma też dysk twardy wbudowany wewnątrz. No tutaj co, wajcha od automatu, szału nie ma, tutaj ten plastik fajnie pomalowany, tutaj od zamykania zasłonki, proszę bardzo, żeby nam się nie grzało w lato ten samochód tak bardzo. Deseczkę widzicie, tak Niemiec zostawił taką tutaj pszczółkę Maję, ja też ją zostawiam, niech sobie będzie. Może to będzie jakiś taki dobry znak co do tego samochodu. Lusterko z fotochromem, proszę bardzo. No a tam z tyłu macie jeszcze takie, znaczy widok macie z tyłu w takim małym lusterku, co tam porabiają na ostatnim rzędzie wasze pociechy. Schowek, w schowku też jest jakiś drobny bajer, proszę bardzo, wejście na podłączenie sobie chyba albo muzyki, albo jakiegoś tam telewizorka dodatkowego. Boczek tutaj od pasażerów, fotel też fajnie utrzymany, ta lepsza wersja tapicerki z takim ala jakby może nie meszkiem, tylko takim wypunktowaniem, które się mniej brudzi. Tutaj wielki schowek na jakieś szpargały, proszę bardzo, miejsce na jakiś kubeczek, podłokietniki w dwóch sztukach, z tyłu isofixy na każdym fotelu, fajna sprawa. Dach jeszcze raz wam pokażę, ale widzicie go dobrze. I cóż, zostało pokazać tylko mój fotel. Fotel też bardzo ładny, nawet nie wgnieciony, sprężysty, nie przełamany, bardzo fajnie utrzymany. Oczywiście światła w automacie, jak wspominałem, na zewnątrz, widzicie, automatyk się pokazało i oczywiście też czujnik deszczu, no i sterowanie radyjkiem przy kierownicy. Chyba o wnętrzu to tyle. Według mnie jest bardzo zadbane, niezniszczone, niezłachane, czyste, nie śmierdzi w tym pojeździe, więc widać, że ktoś o to pojazd dbał. Oczywiście standardowo mamy kilka airbagów, ABS-y centralne, to już są normalki w takich rzeczach. No i teraz jeszcze warto dodać, że fajnie wkomponowali tej klimatyzacji tutaj ten przycisk auto i przycisk od jej włączania. Ładnie to wygląda, nie ma 50 przycisków, wszystko się mieści w trzech kołach i dodatkowych przyciskach wokół. A ucie to wszystko. Pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone, możecie sobie wykupić do niego gwarancję do roku czasu. I oczywiście, jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu, mogę go w rozsądnych pieniądzach dowieźć na rabecie lub też zarejestrować dla klientów. No jeżeli film wam się podobał, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, odwiedźcie moje media społecznościowe, takie jak Instagram mafkarauta oraz moje Otomoto, czyli mafkarotomoto.pl. Pozdrawiam, cześć!